Cześć. Teraz pokażmy w tym filmie, jak dodać i uruchomić dysk do maszyny wirtualnej z Windowsem. Stwórzmy pierw sobie szybko taką prostą maszynę z Windowsem. Stwórzmy dla niej resource grupę, czyli nazwijmy sobie ją Win1. Następnie Windows Machine 1. Musimy pamiętać, że nie możemy nazywać maszyn Windows. Kolejnym krokiem tutaj wybieramy Windowsa. Wybierzmy sobie 10. Weźmy dwa vCPU 8 GB, żeby w miarę ta maszyna wirtualna nam działała. Teraz ustawmy sobie użytkownika. To tutaj zróbmy sobie Azure User, hasło. Mamy ustawione. Teraz RDP port tutaj ustawiamy. Tutaj zaznaczamy te wymogi dotyczące licencji. I stwórzmy maszynę wirtualną z Windowsem. Czekamy na walidację. Klikamy Create i czekamy chwilkę, aż ta maszyna wirtualna się nam utworzy. Maszynę wirtualną mamy utworzoną. Przechodzimy do zakładki Disks. Wybieramy Attach Disk. Wybieramy mu jakąś wartość logiczną tego dysku. My Data 1. Dysk weźmy sobie Premium SSD. Zróbmy ten dysk 20 GB. Tutaj te wszystkie parametry bez zmian. Zapiszmy te zmiany w naszej maszynie wirtualnej. Dysk został zapisany. Wracamy do zakładki Overview. Uruchamiamy. Możemy uruchomić Remote Desktop klienta tutaj z poziomu naszego Windowsa, ale też jak pamiętamy, możemy podłączyć się pobierając plik RDP File. Więc pobieramy ten plik, otwieramy go. Tutaj mamy takie okienko, nie pytaj, połącz i wyświetla nam się okno. Wpisujemy tego Azure User w moim przypadku, hasło. Wyświetla się informacja o certyfikacie i moja maszyna wirtualna się uruchomiła. Tutaj akceptujemy te wszystkie rzeczy dotyczące Windowsa. No i mamy tą maszynę w chmurze Azura aktywną. Następnym krokiem, jaki musimy zrobić, aby dodać ten dysk do maszyny wirtualnej, to wejdźmy tutaj w Start albo uruchommy sobie to główne okno File Explorera, następnie klikamy Manage, wchodzimy w Disk Management, zakładkę, czekamy tutaj chwilkę, aż to się nam załaduje. Tu wybieramy typ partycji, czy to będzie typu GPT czy MBR. Pod Windowsem 10 ja wybieram zawsze GPT, bo to jest taki defaultowy standard. Dysk nasz tutaj wskazany. Jest on, jak widzimy, tu na liście. Robimy nowy volume. Przeklikujemy dalej, dalej. Czekamy chwilkę, aż to się wykona. Teraz wracamy do zakładki This PC. Tym się nie sugerujemy. Tym Temporary Storage, bo to nie jest ten dysk, który stworzyliśmy. Jak widzimy, mamy stworzony ten dysk. Jak stworzymy folder, możemy go zapisać. W tym folderze możemy zapisać plik. I w tym pliku możemy zapisać jakieś informacje. Tak więc, jak widzisz, w taki prosty sposób możesz dodać dysk do swojej maszyny wirtualnej, którą uruchomiłeś tutaj
na Windowsie, na chmurze Azura i do tej maszyny wirtualnej oczywiście możesz zapisywać wszystkie dane, czy to jakieś backupy, czy jakieś inne rzeczy, które potrzebujesz. Tak więc to by było na tyle. Zapraszam Ciebie do kolejnej lekcji.